Witam kolegów hodowców. Przyszła tu do mnie paczka z gołąbkiem. Widać go tam w środku? O, jest tam. Widać? Jest to gołąbek samiczka. Ruda. Rok temu. Na wiosnę. Chyba na wiosnę, bo tak dokładnie nie pamiętam. Została sprzedana hodowcy. I no jak się okazało z wiadomości od hodowcy, no nie zniosła mu jajek. Jest to samiczka z 2011 roku, więc w 2017 była 6-letnia. W 2018 na początku 7, no 7-letnia. 8-letnia będzie za rok, 2011 rocznik. Córka mojej 901, no więc z wybitnych gołębi i rudego. Rudego protoplasty gołębi, właśnie rudych. Zaraz tutaj otworzymy skrzynki. Tylko nie chcę listu nadawczego filmować i ewentualnie danych kolegi tutaj pokazywać, bo może sobie tego nie życzy. Tu zerwałem górę. Otworzymy. Tu. To tu pozacinane. O, już się udało. Jest ruda. O. Oj, sobie siedzi. Rubaska. O, to jest ona, to kiepsko widać, że to jest kolor rudy. Ej, to ma wybitne oko ta samica. Nie, nerwowo, nie chce się. O, można zobaczyć, jakie tu jest oczko. Pokaż oczko, jak się prezentuje. Widać, tu jest przepiękny. Oko tu jest super u tej samicy. Budowy też jest bardzo fajnej. No może teraz widać. No oko ma super. Także to jest taka ruda. Bardzo ładnej postawy. Jak w ręce się ją złapie, to ma
widełki. Tak jakby teraz jajko miała znieść. Jest dosyć była spięta samica, a jest rozleziona. Jak widać, o tak dyszy sobie. Także no, kolega po roku czasu, roku, chyba roku, bo nie pamiętam dokładnie, czy rok temu, czy wcześniej ją sprzedałem. Mi ją odesłał teraz, a dzisiaj przyszła. Mamy którego? 12 grudnia. No i zobaczymy, no puszczę ją do samcy. Zobaczymy, czy w domu zniesie jajka. Ja koledze odeślę innego gołąbka. Tak się z nim domówiłem, że on przyśle samiczkę, a ja wyślę mu innego gołębia. Że jutro nie dam już rady, ale w przyszłym tygodniu myślę, że mu poślę gołąbka. A tu można jeszcze kolor zobaczyć. Ona ma taki bardzo samica, gdyby się okazało, że jajka płodzi, to no przydałaby się w rozpłodzie, bo no to jest super materiał i rewelacyjna samica. Super mi jej dzieci się pokazały, w tym roku leciały. Także no zobaczymy, no. Cały rok na obcym miejscu jajek nie zniosła. Jeszcze nie jest taka stara, bo 2011 rocznik. To jest 8-letnia samica. No za rok będzie 9-letnia, no to u mnie jak na razie wszystkie gołąbki w tym wieku, no nie ma problemu z płodnością. Ale różnie to bywa. O, tu już poznaję, chcę iść. No prawie ją wypakowałem, tak jak było widać. Także jest głodna, musi sobie pojeść, napić. I tak tu taka Kasia, no ona widać, że nawet parować by się chciała. Uła. Ja ją puszczę do samczyków. No i zobaczymy, co z tego będzie, jak się będzie zachowywać. Pozdrawiam. Także widać, no jak są jakieś kłopoty z gołąbkiem, no różnie się to czasami zdarza. To można się dogadać, tu różne rzeczy się zdarzają. Przez rok się koledze nie udało uchować gołębi. No mi ją odesłał, ja mu poślę innego gołębia. Także wiadomo, no różnie to jest. No może się też niby młoda samica, a takie rzeczy nagle na obcym miejscu, że tak powiem, zawodzi. Chce churkać, ona się czuje u siebie. Ona się chce parować. No tu zima, ledwo wyciągnięta z klatki, przyszła paczką, a ona tutaj będzie się kłaniać. O, taka Kasiula.
Także Krzysztof Trzaskalik, 513 812 854. Jeszcze ją później nagram, bo o jak tańczy.